Frank, wiesz coś na temat tego, że możesz spaść na dół? O! Check this out! On może wrzucać Franka wyżej, a nie tylko przesuwać! Dzień dobry, cześć, z tej strony Ćwirćwiru. Jesteśmy w grze Legacy of Kain Soul Reaver 1, czyli mamy na kanale ograny Legacy of Kain Blood Omen 1. Teraz lecimy z Legacy of Kain Soul Reaver. Razem gier jest 5, ale tak jak Blood Omen już się zaczęło, są podróże w czasie, misze masze przez wszystkie serie i tak dalej, więc nasza kolejność będzie wyglądać tak. Blood Omen 1. Soul Reaver 1 i 2, później Blood Omen 2 i na końcu zakończymy to z Defiance, bo no na razie nie ma kolejnych tytułów, chociaż bardzo szkoda, bo świat jest piękny. Gra jest bardzo kwadratowa, bo jest stara. Była przynajmniej dedykowana przede wszystkim na Playa 2. No ale dla samej fabuły tak naprawdę to rozgrywamy i dla całej historii Kaina i jego Raziela. Tak, więc co? Let's go! Kain is deified. The clans tell tales of him. Few know the truth. He was mortal once, as were we all. However, his contempt for humanity drove him to create me and my brethren. I am Raziel, firstborn of his lieutenants. I stood with Kain and my brethren at the dawn of the Empire. I have served him a millennium. Over time, we became less human and more divine. Kain would enter the state of change and emerge with a new gift. Some years after the Master, our evolution would follow, until I had the honor of surpassing my lord. Transgression, I earned a new kind of reward. Agony. There was only one possible outcome. Eternal damnation. I, Raziel, was to suffer the fate of traitors and weaklings, to burn forever in the bowels of the Lake of the Dead. Cast him in. Trembling, burning with white-hot fire, I plunged into the depths of the abyss. Unspeakable pain, relentless agony. Time ceased to exist. Only this torture and a deepening hatred of the hypocrisy that damned me to this hell. An eternity passed, and my torment receded. Bringing me back from the precipice of madness. The descent had destroyed me, and yet I lived.
I know you, Raziel. You are worthy. What madness is this? What pitiful form is this that I have come to inhabit? Death would be a release next to this travesty. You did not survive the abyss, Raziel. I have only spared you from total dissolution. I would choose oblivion over this existence. The choice is not yours. I am destroyed. You are reborn. The birth of one of Cain's abominations traps the essence of life. It is this soul that animates the corpse you lived in. And that, Raziel, is the demise of Nazgoth. There is no balance. The souls of the dead remain trapped. I cannot spin them in the wheel of fate. They cannot complete their destinies. Redeem yourself. Or if you prefer, avenge yourself. Settle your dispute with Cain. Destroy him and your brethren. Free their souls and let the wheel of fate churn again. Use your hatred to reave their souls. I can make it possible. Become my soul reaver, my angel of death. Pięknie, prawda? Te głosy starego boga i Raziela i Kaina. Wszyscy, Kane był tylko wcześniej tak naprawdę. Przecież wydaje mi się, że głos starego boga też pojawił się w Blodomen, ale nie pamiętam dokładnie już, szczerze mówiąc. Ale Kane wraca. To jest ten sam Kane z jedynki. Ta zielona bestia to jest Jasiu, którym graliśmy, którym przekleiliśmy Nozgot. Zniszczyliśmy filary. Tak, teraz mamy Raziela, który jest głównym bohaterem tej gry. Z serii Legacy of Kain. Let's go! Gram na padzie, bo wygodniej. These gates twist space, laying a path across great spans. Znaki, przypuszczam, że to są oznaczenia klanu wampirów. O! You must visit other gates before this portal will be open to you. Okej. Okay. Tam była dusza. Nie wiem, czy widzieliście, na czym się dusza zrobi. Tu się zmienia ten. Tu się kłysa, tym się atakuje, tym jest dusza, tym nic nie wiem. No dobra, wszystkiego się zaraz i tak naumiemy. Boże, jakby zrobili remake tych gier, albo jakby zrobili... W ogóle kolejny tytuł z tej serii, to by była rewerka. Bardzo lubię. Mam w dupie, że to stara gra. Świetna. Fabularnie. You are weak. You must feed. The old hunger has left me. I have no desire for blood. You are changed. Your bloodthirst is replaced by a deeper need. You have become a devourer of souls. To sustain your strength, you must hunt the lost spirits of the underworld and consume the souls of your enemies. Tak. Troszkę się pokarmiemy. No i fajne jest to, że udało mi się znaleźć spłoszczenie, do którego zostawi link w opisie każdego filmiku z tej serii. Niestety wydaje mi się, że do Soul Reavera 2 i Blodomena 2 i chyba Defiance też. No niestety może mi się nie udać znaleźć spłoszczenie, będę musiał robić sam. Ale tym na razie się już nie przyjmujemy, bo rozgrywamy tą część i reszta nas nie obchodzi. Tak. Your wings, though ruined, are not without purpose. Take hold of them as you leap, and they will carry you across this chasm. Brytyjska. Oh no. Chronisz, nie chronisz. Kamera to oczywiście dramat.
What scabrous wretches are these? Yes, you are the scavengers of the underworld. Their feral hunger has claimed countless souls, spirits who now shall never find their rest. Dobra, ale te dusze, którymi żywi się ten. Raziel też chyba nie zostają w spokoju, nie? Aha, ciać. Dobra, którym się robi tym? Zjedzony. Jezus Marian, jak kamerę ogarnąć, żeby wiedzieć gdzie iść? Ściany. Tu jest jakieś wyjście. Aha. To może trochę utrudnić wszystko, nie? Okej. Dobra, chyba tu mam iść. Tak. Bo my jesteśmy pod wodą. Bo teraz jesteśmy w jakby... Zresztą to zaraz będzie pokazane najprawdopodobniej, bo nawet tu. These portals are your conduit between the spectral and material realms. With their aid, you may gather matter and will yourself to become manifest in the physical world. This is taxing, however. Your strength must first be fully restored. You require no conduit to return to this plane. You may abandon your physical body at any time. I spoko, lećmy. Widzicie, jak wszystko zmieniło swój kąt, nabrało koloru? Strength to prolong your manifestation in the physical world. If you fail to feed or absorb too many wounds, this fragile matter will dissolve. Nawet życie mamy w okrągłym teraz spirali, a nie w kwadracie. You are young yet, Raziel. You still retain many of your vampiric weaknesses. Immersion in water, while not fatal, will dissolve your physical body, forcing your return to the spirit world. Be aware that in the spectral realm, water has neither heft nor lift. It stands as thin as air. Tak, byliśmy tego świadkiem wcześniej. Okej, no to co? Hop, hop. Tak, to jest skok. Dobra, ogarnięte. Troszkę mi się przy... te póki przypalały o tą wodę. A, no i to jest fajne ogólnie, że... No takie w Blodomenie. Woda działa jak kwas na wampiry. Przerażająco wyglądający przeciwnicy. They are the children of your brother, Duma. That's impossible. These foul, scuttling beasts could not be kin of our high blood. Do you suppose that time stood still for you, Raziel? Much has changed since you passed from the world of men. No tak, troszkę był martwy, nie? I knew my opponent's weaknesses, having suffered them myself. Physical wounds are fleeting. Vampire's immortal flesh begins to close as soon as it is cleaved. Vampires need only fear those wounds that impale or inflame. Water scorches like acid, and fledglings are devastated by sunlight's touch. I would have to modify my tactics to suit my foes. A, tu się łapie i rzucę do. Tylko fajnie by było złapać go i w jakąś konkretną stronę rzucić. O, tu mogę go nabić na to. Unfettered from the flesh, a creature's soul fades swiftly into the spectral realm. Draw it in quickly, Raziel, or you will be compelled to follow. To daj mi jeść. A, chciałeś mnie zaatakować, myślisz, że jesteś taki cwany, co? O Boże, ale dramatycznie się walczy. Wlazł cwan się jakoś? Zerbę. Tak? Ty, weź się. Nie ma tu jakieś obrony czy coś? Dobra, ciebie wrzucamy do słońca. O. Nice.
świetnie. No co jest? Nie trafiłem w niego, serio. Te controls troszkę chyba mi dają, dadzą w dupę. Gdzie on jest? Dobra, chodź się jeszcze trochę pobijemy i złapię cię tutaj, co? Bo tak ogólnie to dramat. O, teraz go dorzucimy tam. Pięknie. Dawaj, am. Lole, cześć Frank! Your physical prowess surpasses what you knew in life. Even massive obstacles can be moved effortlessly. No subcio, bardzo się cieszę, tylko dokąd? To przesuwamy, co? Jak to się wygląda? Tu się chodzi też. Się kręci na boki. Nie wiadomo, dokąd iść. Dobra, jak stanę tutaj się rozejrzę, to może tu zobaczę, gdzie mam iść. Ni cholery. Okej. Nie, no dobra, musi być jakieś... O kurde. To mamy troszkę tutaj do zwiedzania rzeczy, co? Dobra. Ale ja szukać chciałem... Jak się rozgląda? Aim grapple. Clip menu. Sniki, sriki, nie ma nic. Fuck. No i co jest? No i nie wiedziałem iść. Przecież nie będę się tam wracał. Jak ludzie w tamtych latach radzili sobie z taką kamerą? Nie kumam tego kompletnie. Dobra, Frank, słuchaj. Nie, co ty robisz? Bijaj się i lecimy. Jakieś podpowiedzi, Frank? Może musisz się tam wrócić. Nic tutaj nie widzę takiego. A może jak podskoczę, to zobaczę. Przejścia. Chyba muszę się wrócić. No po cholerę. Myślicie, że muszę się wrócić? Ja myślę, że nie. Ale nie ma tutaj nic innego. O, tu jest, dobra. No, no to wiedziałem to przecież. Ej, hamuj się już z tym Frankiem, tak na boki. No, ej! No, lepiej. Dobra, Frank, jesteś wsunięty do ściany, robimy hopsa i lecimy dalej. Let's go! Przejścia tych drzwi do jakiego Resident Evil, tylko że to nie przyszło mnie do innej mapy. The sanctuary of the clans reduced to ruin. Beyond these walls lay the pillars of Nosgoth, the seat of Cain's empire. How humble it now appeared, collapsing into the dust of its former magnificence. And yet, I had only just emerged. In the instant between my execution and resurrection, centuries had apparently passed. This world is wrecked with cataclysms. The earth strains to shrug off the pestilence of Cain's parasitic empire. The fate of this world was preordained in an instant by a solitary man. Unwilling to martyr himself to restore Nosgoth's balance, Cain condemned the world to the decay you see. In that moment, the unraveling began. Now it is nearly played out. Nosgoth teeters on the brink of collapse. Its fragile balance cannot hold.
Yep, to jest to, o czym mówiłem. Kiedyś się poświęcić, tak jak było w tym. Mogę to wziąć. No i fajnie, nie trzeba go rzucać nigdzie, nic. Dawaj duszę. Tracę momentalnie ten? Nie, mogę ją wziąć jeszcze, spoko. Jeszcze ciebie załatwię. Ale już tu jesteśmy. Klikać mogę? Dobra. I nadrobione żyćko. Samolot się tak cały czas? Przyznam, że nigdy nie grałem Solvira 1 jakoś wybitnie. Zwykle widziałem to tylko Google'a, który to rozgrywał ze starych, starych czasów. Ja miałem playa. Ci chodziły i patrzyły jak gra. ja rozgrałem tak naprawdę no Blood Omen, który mam na kanale. I ten... I jeszcze... Defiance, tak. To rozegrałem i mniej więcej wiem, co się dzieje w tych grach. A, Blood Omen 2 też jeszcze grałem, jo. Mniej więcej wiem, o co chodzi, z czym się co je, ale samej tak dokładnie historii Solvira, jedynki i dwójki, to nie znam. Nie wiem, co tutaj się dokładnie dzieje. Dlatego z przyjemnością poznam ją razem z nami. Kiedyś próbowałem w to grać, jakoś takie bardzo trudne mi się wydawało, to proszę. Ja zabijam wszystkich jak leci. Dobra, mogę... czy to nie jest... Właśnie... To jakiś portal chyba odkryjemy, co? Yep. No i fajnie. Wracać do tych wcześniejszych terenów? Ciekawe. Spoko. Idę stąd. Tak czy siak. Ważne, że odblokowaliśmy i odkryliśmy. Mi w ogóle życie się zmniejsza i dłużej tutaj siedzę w tym realnym świecie. To może być ból. Upierdliwe też może być. Macie się regenerują z kurwancem. No to dobrze, że oni się pojawiają, bo nie zbraknie nam dusz, które będziemy mogli zbierać, żeby się leczyć cały czas. O, czy to nie jest miejscówka, gdzie mnie zrzucili? Chyba tak. Tak, to tutaj. This at least had remained constant. The endlessly swirling vortex of the abyss. My tomb. And the womb of my rebirth. Jak ja lubię tą narrację w tych grach. Though much of Nostroth's landscape had changed, these cliffs gave me my bearings. My clan territory was to the west. I was anxious to see how my descendants had fared during the centuries of my absence. No nie, straciłem ucznia. A nie, mam. Okej. To lecimy do moich ziomków. Ciekawe, kto nimi teraz dowodzi w ogóle. Witam u Zaraziela. Raziel Team. Elegancko. O, fuck. Wszędzie się panoszą te same dupki? Myślałem, że to będą już moje. Open. Fuck. Jak wyskoczyli. Ała. Weź się. Dobra, teraz będziemy tą już, nie? Zapomnij, kto to jest. To jest coś innego, chyba inaczej atakuje. Nie! To jest cała bucznia. Śmiesznie to wygląda. Dobra, let's go.
Tam jest chyba portal też. My once proud kin wiped from this world like excrement from a boot. I knew the hand that wrought this deed. Czyli wybili cały klan Raziela, nie zastąpili już nikogo na czele. Okej. Ojej, proszę was lękam. Co ty robisz, chłopak? Nie, no dobra, chodźcie tu na dół, bo ja coś nie mogę się skupić. Na tych schodach. O, a. Może już całą mordę masz zakrwawioną. A, mogę go tak dziabnąć jeszcze w tak. O, dostanie. Czy. Nie udało mi się tego dziabnąć. Ale będę próbował. Dobra. A tą fazę mogę rozwalić. Nie, wygląda to, że nie. To idę odblokować tutaj portal. Tak, to jest chyba nawet ten znak, który Raziel ma na swojej kapie. Nie, to nie jest ten znak. To nie. Dobra, odblokowane. To dobrze, bo jak umrę i zregeneruję życie, to będę mógł się pojawiać w tych miejscach. No to ma sens. Okej, okay, to dokąd teraz? Tutaj mamy drzwi. Nie tu. Podnoś tam włócznie, come on. Gide, czy co to tam jest? Dobra, mogę iść tu, albo mogę iść na dół. Nie, na dole jest woda, to nie idę na dół. To tu pytanie raz wiele. Kościanych stópek. O, nice. Gdzieś to? Tak kończą twoje ziomki, poziomki. Ciekawe, że w ogóle jeszcze mają ludzi tutaj, żeby się nimi żywić. Skąd oni ich biorą, skoro cały świat upada w ruinę. Dobra. Hello! Kurde, ale tak troszkę mimo wszystko łatwo poprawia mnie dziabnąć. To oznacza tylko jedno, że przy walce z bossami mogę mieć problemy. No ale zobaczymy. Trzeba by się po prostu przyzwyczaić. Myślę, że damy radę. Nie ma tu raczej żadnych ukrytych rzeczy, nic takiego. Na pewno będzie można jakoś... Znaczy wiem, że jest jakiś wał, żeby zdobyć Soul Reavera bardzo szybko. Ale jak się to robi, to nawet nie będę tego sprawdzał, bo lecimy zgodnie z fabułą. Nie ma tutaj nic całego. Para. Kaltamuza fajnie buduje cały klimat. Chodź, nie, to jest. O, może most, nice. Ej, spoczko. Let's go. Cała historia, tak samo Kane'a jak Raziela, jest dosyć tragiczna i smutna. A jak przyjemnie się ją poznaje. Dobra, schodź na dół. Bonjour. Pusta. Nie ma nikogo w domu. Powoli, powoli. To będzie jakiś puzzle. Coś czuję. No! Please! O nie, ten człowiek wygląda, że go nie martwi.
I didn't recognize these flayed racks of flesh. Their scent was vampiric. They gnawed upon their victim's carcass like dogs. Nowy przeciwnik. Szybcy są. Trafią robić fajne, szybkie uniki. Czego ja, no, nie za bardzo potrafię. Tak, tamta dusza mi uciekła. Ale to nic. Mogę z powrotem swoją tą... O ty kurwa dziadno! Ale beka, to jego dusza wróciła do środka? Co ty godasz? Okej, okay, to trzeba zapamiętać, że tak czy siak trzeba się pozbywać ich ciała. Dobra, tutaj na górze nic nie ma. Lecimy tu. Open. Kurwa, człowiek. This charnel house bore the unmistakable marks of Melchior's clan. Melchior. To what depths had our dynasty plummeted if these ghouls were the descendants of my high-born brother? Were they so debased as to recruit fledglings from the desiccated corpses here interred? Może tak być. Wszystko upa... Ej, to był chłop przed chwilą jeszcze. Gdzie on zniknął? Jest to kto? Ty kurwa, ziomek! Wylazł mi z ziemi. Tak się nie robi. Ćwicz się lęka takich akcji. Let's go. O, Frank, cześć! O nie, Frank, ty... Wiesz co, używanie ciebie w tej grze jest akurat troszkę takie... Nie zrozumieć źle, ale utrudnione, no. Strzelam, że musisz się dostać do tej ściany, to... Tak. Takie działanie na oślep trochę. Jeśli wiecie, jak się rozglądać w tej jebanej grze, to ciebie przytulę takie informacje. Ale, ej, dobrego nosa miałem, że to tu trzeba się dostać. My brother Melchior was made last, and therefore received the poorest portion of Cain's gift. Although immortal, his soul could not sustain the flesh, which retained much of its previous human frailty. This weakness, it seems, was passed on to his offspring. Their fragile skins barely contained the underlying decay. Skitrał się, szmacierz. Wyłaź. Dobrze, za dużo ich tutaj nie ma. Mam czasem ochotę podejść do tego ogniska i zapisać tam grę. Przez wszystkie głupie gry, które tak robią. O! On mnie może zaatakować, jak ja jem duszę? No może. Chujowo. Ciebie wrzucę tutaj. Albo nie. Jednak cię nabiję. Okej. Okay. Czy nie, z powrotem i lecimy dalej stąd. Trzeba by sklepać tego najbiedniejszego z braci. To tędy w ogóle? Nie, tu byłem. Dobra. Na słońce nie idziemy. Tu jest chyba przejście. Open. Whee! O. O,
jest teleport. No i spoczko. Kolejny odblokowany. Czy stanie kurde tędy? Tu mam nawet oznaczone drzwi. Wow. Bonjour, co tak zielono? Tak, myślałem, że z tego wylezie goblin. Ale tylko jeden teraz. To jest teraz tam fajny. Z czachą! Wow, woda! Stamtąd wylazłem, tak mi się wydaje. Nie, stamtąd przylazłem tu. A to jest Frank. Cześć, Frank. Dokąd ty chcesz iść? Może co? Chłopcze. Ciebie muszę przesunąć, żeby polecieć dalej. Tak mi się wydaje, żeby nie bić się w wodę, no. Spoko, to tak zrobię. Bo... Nie, no serio? Po co ty tu jesteś, Frank? Czekaj, odwróć się. Przejście. To idę tam. Ej, nie zasuwamy się tak. No, Frank, come on. Hop. Nie, to coś mi się pojebało? Co tutaj nie ma? Dobra, z którego się tam jeszcze tu i poskoczy tam. Nie, no jest tutaj jakieś przejście. Chyba. Dobra, może na kiedyś, na później. Tak, spadam stąd w takim razie. Co ty kurwa robisz? Ej, co jest? Czemu on nie chce tutaj wskoczyć? Ale niech będzie. Przefrunę tutaj. Nie przefrunę wcale. To się po prostu nie da bić. O, okej, nieważne. Dobra, czy to jest? No jest tam. Przejście jak nic. Jakieś, tak mi się zdaje się. Ale nie mogę tam dofrunąć. Z powodów... niewiadomych. Automatycznie jestem w tym świecie. To oni się spodziewali, że tutaj... Ej, weźcie się, żyjcie, a nie mnie atakujecie. Dobra, tak już uciek. Szamka zjedzona, no idę tędy, bo... Nie, no bo nie idę. Idę tędy, bo wydaje mi się, że tutaj będzie przejście do tego... teleportu. Skupiłem czy nie przez to, ale bida. Chodź tu. Chodź. W sumie to ja nie muszę cię nadbić. Jest to. A mam. I dobra, teoretycznie powinien móc... już wrócić do tego. Przejdę tam przez to? Przez te kraty? Ale tam jest w ogóle jakiś kryształ. Czemu? Co on robi? Chodź tu. Co za ciarno? Strasznie ciężko je trafić. No co za...
myśleć to, że ta aura ich jest. Jest zielona albo czerwona, to znaczy na moje życie. No, w dupie z tobą. Idę zobaczyć, co jest tu. Hello! Tylko wlazłem do wody. Chciałem tylko przejść dalej, ale mi nie pozwoliłaś, bro. Dobra, tutaj naprawdę można umrzeć, jak się jest nieuważnym. Czy to jest przejście? Nie ma. Ej, to też nie ma przejścia. Gdzie mam iść? Może w tej głównej sali są jakieś schody, czy co? A nie, tu mogę iść. Dobra. Jej! Znalazłem. Jak to się robiło? Tak, to i tak. O. No i dotarliśmy. Tylko, że... Ja chyba nie mam umiejętności, że wspinanie się po ścianach. No to trochę klops, co? Dobra, okej. Ciepłutko mi się zrobiło w pewnym momencie trochę. No dobra, i niby jak mam dofrunąć aż tam? No tu rozumiem, że tu mógłbym wejść, ale aż tam dojść, dolecieć, dofrunąć? Fuck. Trzeba spróbować. Nie ma takiej możliwości, się okazuje. Ja? Nie tak. Dobra, spróbuję. Przynajmniej plan ma sens. Ni cholery, nie dofrunię tam. Jak się tam dostać? Dobra, coś znalazłem. Tu jest jakieś przejście. Jednak frank był potrzebny od samego początku. Nie, to jednak mi się coś w pani kręci, a nie znalazłem przejścia. Nie, no też tam jest! Czego ty tam nie możesz skoczyć, paku? Co za kurwa frędzel. Dobra, nie chciałem się do tego przyznawać. Ale chyba trzeba spróbować wykorzystać ten blok. No co, wydawało mi się, że tamto jest bliżej, ale ewentualnie... No nie cholery. A kurwa, jednak! Widzieliście to? Big brain! Za pierwszym razem, bitches. Idealnie. Tak jak chciałem. Nie będę się przyznawał, ile nad tym się powiem. Nic nie widzę, kamero! Kamero, nic nie widzę! Z kitu nic nie widzę, kamero, nie? Więc jakbyś łaskawie mogła... O, tu można ich impalować. Dawaj, chodź. No, czemu od razu rzucasz, głupi? No, fuck, to nie tamtą stronę nawet. Bo ten drugi mnie stresuje. Na pewno jest też jakaś opcja na robienie uników, prawda, gro? Tylko ćwir ich nie umie. Nic nie szkodzi. Damy radę. I bez uników. Chyba. Może. Zobaczymy. Gdzie ten drugi zniknął? A, tu jesteś. Co to? Myślałeś, że jak wskoczysz na górę, to się... Co? Wybronisz się, chłopaku? Pato, pa. Idealnie. I żyćko poproszę. Duszyczkę. Znaczy. Jest. Idealnie. Polecimy dalej. Hello. Co za trup? On stanie zaraz, prawda? Na pewno stanie. Wstawaj, chuj, nie udawaj. Stabilne. Dobra, a dokąd my idziemy teraz? Tu? Tą bramą? I ona jest closed. Wstał? Nie, to idą te... Gdzie jesteście? To jest jakaś brama? Też nie wiadomo. Halo? Dokąd idziemy teraz, gro? Jest jakiś przeciwnik? Cośkolwiek. Czyli zaś utkłem. Pewnie z najprostszych powodów.
Nie, no tu nie widzę pompa. Może tu? Nie. Słuchaj, wiesz jak stąd wejść? Gościu. Henlo. Myślisz, że trzeba przejść do świata duchów? Wcale się nie dziwi. Może spróbować. Mogę. Dobra, spróbuję. Tak, trzeba było właśnie to zrobić. These wraiths are vampire spirits, fettered too long in the spectral realm. When their vampire natures adapt to this plane, they become eaters of souls. Do not allow these spirits to re-inhabit their corpses. A, i tam jest ciało. Where are you? Zero wytchnienia, bitch. Zero wytchnienia, umierasz. Tak jest. Dobra, dzięki mordo. Rozumiem, że tutaj wszystko już tak przekrzywiłeś, że ja teraz będę mógł wskakiwać w miejsca wcześniej niedostępne. Tu mogę wskoczyć. Jep. A? Okej. Okay. Upsy daisy. Oj, tutaj mogę się odrodzić. Dobra, let's do this. Okay, let's go. O Boże, ale co zresztą coś na skakanie tutaj to będzie męka. No ale to nic, spróbujemy. Hello. Okej, okay, to jest tylko takie przejście. Ej, a tu jest zaś krata. Co teraz? Halo? Jak mam przejść przez kraty? Jak nie mogę przejść przez kraty? Gro? Myślisz, że jesteś katysfana? Halo? To jest Frank chyba. Mogę go zrzucić. Mogę odsunąć. Tylko... Fucken. Ej, ale z drugiej strony... Aha, nie, bo to się wysunęło w tamtym świecie, tak? Tutaj już nie ma tego. Dobra, dobra, dobra. No dobra, jakoś to trzeba zrobić. No jok. Już na pewno wracamy tu. Znowu ten szmaciarz pewnie odrodzony. Jesteś tu? Odrodzony szmaciarzu? Hop. No dobra, mogę się tutaj rodzić co prawda, ale może te kraty się zrobiły dziurawe. To nie, nie zrobiły się dziurawe. A ja muszę mieć pewne życie, żeby wrócić do świata żywy. Haha. Ha. Nie, bez sensu, przecież nie wyrzucę tego tutaj. Inne teraz, Tiang. Or not. Not, no. Lep się już. To wcześniej nie mogła się pojawić, czy tam jest? He? Poszukistka. Co mi to daje, że tam jest Frank? Mogę go zrzucić jakoś? No nie. Frank, wiesz coś na temat tego, że może spaść na dół? O! Check this out! On może wrzucać Franka wyżej, a nie tylko przesuwać. Magic. No, no. Ogarniamy to mega, ej. Dobra. No, weź się tubi. Idealnie, bazurkami we Franka. Zjedziemy na drugą mańkę. I tutaj wbijamy we Franka się. Muszę zapamiętać tego flipa. Boom. Otworzone przejście, tak jest. No dobra, i teraz muszę się przedostać tam, rozumiem, tak? To jest w ogóle na jakiś czymś. Czy to się rozpada? Czy to znaczy, że to się rozpada? Pewnie tak. Dobra. Ja nie chcę tam iść na to drewniane. Znaczy to, co się ewentualnie rozpadnie. Ale w ten sposób nie dofrunę. Dobra, coś zrobiłem. No,
No, żeby otworzyć, to ja muszę tutaj flipnąć mocno Franka chyba, co? Gincie. Skurwysyny, mam włócznie teraz. Co? Łyso wam, he? He? Łyso? Łyso? Czemu się świeci dziwnie? Czemu to taki jest jakiś power... powerful? He? To jest jakiś kozak na stół, tylko on tu nie wyjeżdża. Ale go nabiję na palce. Tak o. Jeść. Jeść chcę. Ty, no zabiję mnie zaraz. Szybko. Dobra. I go. I am. Czemu tutaj są takie dziwne? Bo co, ma mało życia i dlatego przechodzi przeze mnie prąd? O, no jeszcze jeden. A ten już nie jest magic wcale. Bam. I am. No dawaj włócznie. Lepiej mnie... Wy wyłazicie też, czy będziecie się tu chować jeszcze? Chyba będą się chować. Nie ma tu Franka. O, oh, no. Chyba, że go muszę dopiero znaleźć. Frank, hello. Nie, nie, tu nie ma. Czy może to Frank? Frank, to ty? Frank. Nie, to nie jest Frank. Ewidentnie to nie jest Frank. Co mi to daje, że... O, tu jest Frank. Myślę, że się schowa, ale nie. Pytanie teraz, czy lepiej go dać na dół, czy przepchnę go jakoś tędyk? Fajnie by go przepchnąć jakoś tędyk. Spróbujemy. Dobra, robimy teraz flipa, jak to było, tak o. Flip. Flip. Nie, nie, flip. Flip, flip. Flip. Nie działa ten flip. Flipu, flapu. No przecież to była najkrótsza droga, halo. No, nice. Well played. No nie cholery, nie da się tak. Trzeba go zrzucić na dół chyba. Wow, wow, wow. I know what I am doing. Spadł. Wraz ktoś? Jakiś koleżka mój? Jest. Oj, nie rób takiej wielkiej dramy, Boże. Gdzie jest mój Frank? Jest Frank. Dobra, Frank jest na dole. O, no, jeszcze jeden teraz. Ty się tak czaiłeś, a ja tutaj Franka sprowadzę, co? Mój Frank, koniec. Czym to wody? Okej. Plecako! Dobra, słabo. Ej, halo, halo, dobra. Te schodki tu. Ale to jedyne, co mi to da tak naprawdę, to że otworzę tą kratę i będę mógł się dostać z powrotem tam na górę znowu, jo? Okej. Okay. Flip! Nie, flip. Aha, może muszę to odłożyć gdzieś właśnie. O, można rzucać, nice. Ta, to może ja to mogłem tam zrobić, ale nie zrobiłem tego przez to, że miałem... no. Włócznie? No nieważne, już jestem prawie napisany. Ale to jest zajebiste, że mogę tak Frankiem rzucać. Strasznie mi się to podoba. Nie spotkałem się jeszcze wcześniej w grach z takim czymś. Tych klocków nigdy nie można było porzucać do góry. Zawsze trzeba było tylko przesuwać w konkretnym miejscu. Open. Bellock. No i subcia. Dobra. Tu przechodzimy tu.
tak? Ale widzicie, jak już płynnie to robię wszystko? Pewnie, że tak. Oczywiście się ogarnął, wie co i jak. I know what I am doing. No dobra, tam to sunę, a tam to gdzie poszło? Aha, na górę. No dobra, więc... No kurwa, nie wierzę! Mordo! Czemu się nie zobaczyć tak jak wcześniej tam? Dobra, dostaliśmy się tu. Teraz trzeba się dostać jakoś... Znaczy... O, właśnie tak trzeba zrobić. BOOM! A, widzicie jak to dobrze, że ćwir nie czekał? O, co to znaczy? Czy to jest Frank? Nie, to jest udawany Frank tylko. Dobra. Ale wygląda jakbym się w niego wbić trochę, czy nie? Na pewno nie ma opcji, że... O, tu jest znaczek. Elegancko. Nie, to nie przejdzie. Co ty gadasz, że ja mogę z pochodnią zapierdzielać? Ale hit. Dobra, pyk, jedno by było z bani i teraz drugie robimy. Ale beka, mogę z pochodnią zapierdalać. Super. Nie, muszę jakoś to obrócić. Jak ja mam to, jak się obraca takie coś? Ja dobrze kombinuję. To wcale nie jest na tą stronę, co ja chcę. No dobra, przecież mogę jeszcze raz też tak. Nie tak. No właśnie, niewiele dało. No dobra, jak to zrobię tak o... I tak o... I tak o... Pięknie. Big brain! Teraz poproszę otworzyć mi bramę. Nowela. Tam gdzie ciemność, dobrze mam ze sobą pochodnie. Hello. Tu jakaś wielka brama. A co za nią jest? Bonjour. No tak, oczywiście ognisko. Kolejny Frank. Dużo tutaj tych rzeczy ogólnie. Ej, a czy my nie jesteśmy... tam jest świecidełko takie. Wróciliśmy tutaj. Le boule shite. Oh fucking. Oh no. A, już wiem. Co ty się... Działałeś ten? Już wiem co mam zrobić. Muszę zrobić flipa na tą drugie. I teraz doskoczę tam. Elegancko. Ćwir wie co robi, tak. A teraz pa. Lep. No i super. Jestem tu. Budzi tu. Ba-ba-ra-ba-ba-ba-ba. O, jaki korytarz. Fajnie, że raz ile sam automatycznie skręca. Bardzo lubię. Chłon dziwko, nie tam. Gdzieś to, gdzieś to, gdzieś to. To nie wpadnij do wody. O, okej.
Daj, a mam. Patek mi zgasł. O no. Widzę tutaj pułapka. Ale się nie dam nią robić. Nie zjadę do wody. Nie będę taki. Masz. Czy ktoś oberwał? Chyba ktoś oberwał. Wow! Nie wiem, że te gówniaki płażą na dół i się chowają przed ćwirem. Ćwir jest taki głupi. Nie da się pokonać byle leszczom, byle potomkom jakiegoś byle wampira z dupy, co ma tylko część daru Kane'a. O, bonjour. Patrz, to jest światło. A mam. Ej, weź. Słuchaj, mordo. Nie mam czasu na takie dyskusje bez sensu. Światła nie wykorzystujemy, bierzemy włócznie, idziemy dalej. Zaczyna chyba wyglądać trochę bossowo, czy mi się wydaje. Ale są różne rodzaje, faktycznie, tych guli. Są takie jakby trochę lepsze i jakby trochę gorsze. Tak, raz jeden jesteś kozak. Wszyscy o tym wiemy. Co to za miejsce? Bonjour. To jest jakaś dźwignia. Użyjmy jej. O! Zjechałem na dół. Myślałem, że coś na środku się pojawi. Czemu syczymy tu? Halo? Dziwne te korytarze. To wygląda jak taka rzeźnia trochę. Mam wyciągnąć z siebie duszę? Nie, nie mogę. Fuck you then. Wow, człowiek! Jak się skitrał tutaj. Tak pomyślał. Mechanizm, ja go muszę uruchomić, tak? O to chodzi? Co to jest? Co? Dziomek, co ty robisz z tym? Przykręcić to możesz jakoś? Nie, nic nie wiadomo. Może w drugą stronę. Aha, tak po automatycznie łapie się od tej strony? No tak, automatycznie. Inne interestingo. A, może muszę wrzucić to. Dobra, to wrzucę to tam. Zaczekaj na mnie. Nope. Ale po coś to jest. Więc prawdopodobnie będę musiał naprawić to, żeby to działało dalej. Okej. Ale wiecie co? To naprawimy... O, nie, tam. Chwila. Ein Moment, powiedziała wróżka do Hitlera, kiedy się jeszcze zapytał, ile pożyje. Mogę coś pyknąć. No właśnie. Jak to pykłem, to cóż się wydarzy? Coś też jest. Co to jest? Co to jest za badyl? Jakieś oszukaństwo tutaj się szykuje. Dobra, nieważne. Sprawdźmy, czy mogę coś z tym zrobić teraz, skoro tam pykłem. Mogę. Coś uruchomiłem. Ale nie wiem co. Ani po co. No nie spadnie tam teraz świn. No dobra, nie spadnie. No dobra, po co ja to załączyłem? Czy ktoś zna ten sekret? Chyba nie. Coś wydarzuje, okej. Okay. Ja to jestem w stanie pojąć. Kręcimy się i w ogóle loble, loble. Tu się coś otworzyło?
Ej, weź się wyluzuj. Idziemy dalej, razem. Come on. Tutaj jest jeszcze mechanizm, który działa dalej. Ale ja stąd przyszedłem chyba, o ile się nie mylę. Tak, bo tutaj leżał ten truk. Bo teraz się cofam. Teraz sprawdzę, że to dokądkolwiek prowadzi. No nie. No w sumie... No, zobaczmy. Co się stanie, jak pojadę na górę. Może na górze coś się wydarzyło na środku tam. Tym czymś tam. No i co? Coś się tu dzieje? Jest dźwignia, czy mi się wydaje? Ne. Coś się tu wydarzuje. No i... Frank. Naturalnie. Jezu, kolega mi mówi, że jest pełno tutaj klocków. Znaczy, rzeczy z puzzlami takimi, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Dobra, sprawdźmy, czy coś się wyróżnia. Tu jest kubka popiołu, czyli wyjdzie Jaś. No i to było na tyle. Mogę to przesądzić? A! Gdzie jesteś? Nie wiadomo. Tam jest. Idealnie wyszedł. Oni się chyba pojawiają, jak mi się życie trochę zmniejsza bardziej. Za bardzo prawdopodobne. Dobra, wydaje mi się, że muszę przesunąć Franka tam. Ale nie mogę. Tylko wsunąć. Dobra, to ja go wysuwam. Czy gdzieś jeszcze jest Frank? Czemu na tym jest znaczek, a na pozostałym nie ma? Czy to jest wyjście? A, no jest tu coś faktycznie. Hello! Gdzie ja jestem? Nie wiadomo. Kolejny mechanizm trzeba będzie tu odpalić chyba. Coś ewidentnie trzeba tu odpalić. Ale jeszcze nie wiadomo co. O nie, jak schodzę do kanałów, to będzie wodny poziom. Tu coś jest. Ale nie wiadomo co. Dobra, ludy, ej, bo ewidentnie się zablokowałem, a też ten odcinek troszkę już trwa, więc to jest właśnie Soul Reaver 1, Legacy of Kain, Soul Reaver, tak jest. Mam nadzieję, że spodobała mi się ta seria. Jest naprawdę ciekawa fabularnie. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo finał tego wszystkiego jest ciekawy. No ale żeby zagrać finał, trzeba ograć wcześniejsze części, więc na dziś to wsio. Jak się podoba, to lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, oznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam. Zaglądajcie na Twitcha, bo tam pojawiam się na żywo, zaglądajcie na Instagramy, na Discordy, wszędzie. Buziaczki, papatki. Co się stało, baby? Ojej, nie możesz tu wejść. Mama nie pozwoliła przechodzić przez wodospady.